Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kiedy Chińczycy, komunistyczni Chińczycy zaatakują Tajwan? Wydawałoby się, że zaatakują z tego, co marynarka wojenna planowała robić, to gdzieś za 5-6 lat, no ale wygląda na to, że zaatakuje przed 2024 rokiem, czyli przed wyborami prezydenckimi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, marynarka wojenna, amerykańska marynarka wojenna ogólnie się no, zmniejsza. Ogólnie się zmniejsza. Taki jest trend już ostatni, żeby pieniądze jednak nie wydawać na zbrojenie, tylko żeby pieniądze dawać na żywność. No i to Tajwan jest wiadomo, jak to było w 1948 roku. Rząd przedwojenny chiński wyjechał na Tajwan, dlatego że od 1945 roku do 1948 roku komuniści chińscy walczyli z narodowcami, czyli tą oryginalną partią przedwojenną, no to było tak samo jak komuniści zwalczali AK i przedwojenny rząd w Polsce. To było dokładnie to samo, te same 3 lata. No i teraz jeden z byłych admirałów, Phil Davidson, on powiedział w marcu przed kongresem, że Beijing, że długoterminowo, no to oni po prostu będą starali się opanować świat, no i przejąć tą rolę amerykańską na świecie. No i to wszystko będzie benefitem dla komunistycznej partii Chin. No to jest to, trzeba pamiętać, że to nie jest kapitalizm, to nie jest demokracja, tam nie ma dwupartyjnego systemu, tam jest jednopartyjny, tam nie ma czegoś takiego jak opozycja, bo opozycja jest niszczona, także demokracji nie ma. No i nie ma kapitalizmu, no bo tam nie ma kapitału, który ma w zasadzie regulować, czy tam ustawiać wolny rynek. Tam jest kapitał, to jest w rękach komunistów i oni po prostu dzielą i rządzą. Także, że w Chinach nie ma ani demokracji, ani kapitalizmu. Tam jest kompletny komunizm. No tyle tylko, że nie ma głodu. No, zawsze we wszystkich tych komunistycznych krajach i sytuacjach, no nie narodach, no bo narody są ogólnie rzecz biorąc antykomunistyczne. Tam jest tylko te 10% tych maniaków komunistycznych, którzy chcą dojść do władzy, 20% ludzi, którzy wykonują, no i 70% szarych obywateli, tak jak było 70% szarych Polaków, szarych Rosjan, szarych Chińczyków, no ale są zmuszani do tego. Ten admirał Davidson, no to on przez ostatnie 10 lat, no to on był, to był jedyny pracownik, czy urzędnik, czy oficer marynarki, który pokazał ambicje chińskie, które są po prostu nieprawdopodobne. No oni atakują, oni opanowali Hongkong, tak, opanowali Hongkong, ścigają ten zachodnio-południowe tereny Chin, czyli ten Xinjiang, no to jak się mówi o tych ogórkach, no to są muzułmanie, to są wszyscy ci ludzie, którzy tam z Tadżykistanów, Uzbekistanów, tego rodzaju rzeczy, no to są wszyscy muzułmanie, no i Chiny po prostu je ścigają. Chiny strategicznie, no to oni zawsze patrzą na tą wygraną z wielką cierpliwością, no i z wielkim w zasadzie mogą czekać przez długi czas, dopóki te wszystkie te siły, wszystkie te ustawienia jakoś się nie ustawią odpowiednio, żeby wykorzystać do wygrania. Po tym, jak Davidson odszedł, no to następny admirał, który przyszedł po nim, John Aquilino, no to powiedział, że będzie redukcja w marynarce wojennej, no ale to ta redukcja co spowoduje? No spowoduje to, że chińscy
obserwatorzy wojskowi, oni po prostu wykorzystują to prędzej czy później. No dlatego, co tam się dzieje w tej marynarce? No w marynarce przyszli ci wszyscy socjaliści, teoretycy. No przeszli, w Ameryce ogólnie się nastąpiło marsz przez instytucje, czyli uniwersytety zostały opanowane przez lewactwo. Uczelnie, polityka, gazety, telewizja, platformy, to wszystko zostało opanowane przez lewactwo. No i wojsko. Wojsko w tych trzech gałęziach, czyli marynarka wojenna, lotnictwo, no i armia lądowa. To wszystko zostało przesiągnięte tymi wszystkimi lewackimi teoretykami, bardzo często nie mających żon. No i oni teraz, ta marynarka wojenna, no to ona chce w zasadzie zredukować, żeby zainwestować. Co to znaczy? No to znaczy, że wszelakiego rodzaju krążowniki, potężne krążowniki, tak samo jak niszczyciele, no to będą odsuwane na dalszy plan i nie będą wykorzystywane, no ale będzie inwestycja, no będzie inwestycja w mniejsze i więcej najróżniejszych, na przykład fregat, i również mniejsze statki, które są bezobsługowe, bezosobowe, no i najróżniejszego rodzaju łodzie, okręty podwodne. Marynarka chce również przyspieszyć budowanie takich tych klasa Virginia, tych łodzi podwodnych, okrętów podwodnych. No to jest jedna z tych najnowocześniejszych w Ameryce. No ale teraz planują też w zasadzie przygotować nową klasę, no ale to już się dzieje bardzo długo i na razie nic nie ma. Marynarka, teoria jest taka, że się troszeczkę tak rozejdzie to wszystko i będzie działało dużo lepiej. No niestety, czy to będzie bardziej potrzebne, czy możliwe do obrony Stanów Zjednoczonych? No raczej nie. No i czy będzie dobre dla obrony w niektórych konfliktach światowych? No to chyba też nie. No to jest bardzo niebezpieczne. To zredukowanie, żeby zainwestować, no to jest dosyć niebezpieczne. Po pierwsze dlatego, że nie ma żadnych gwarancji, że teraz zaczną obcinać, no to później dostaną, żeby zainwestować. Cały ten budżet jest napięty, szczególnie, że Kongres wydał triliony dolarów, czyli to jest 12 zer po jedynce na ten COVID. No i nie ma pieniędzy teraz. Pieniądze wszystkie są rozdawane na najróżniejsze rzeczy. Także ochotnicze przycięcie się przez marynarkę wojenną nie bardzo będzie miało szans, no bo będzie musiało czekać na łaskę jednej i drugiej partii. No a jedna i druga partia, na pewno większość tych polityków, no to jest antywojskowa. To oni ogólnie rzecz biorąc, większość to jest antywojskowa. Lotnictwo, no i armia lądowa. Również będą konkurowali o pieniądze z Kongresu, no bo w Ameryce są rozdzielone. Marynarka wojenna, lotnictwo i armia lądowa, to one są, można powiedzieć, prawie że niezależnie. Przez długie czasy to nawet karabiny mieli jakieś inne, samoloty mieli inne, no bo wszyscy mają samoloty, no ale ogólnie rzecz biorąc podział jest jaki jest. Marynarka przez ostatnie 30 lat miała coś zrobić
plan taki do budownictwa tych swoich okrętów wojennych, no i nie za bardzo im to wyszło, no ale, ale zagrożenie ze strony Chin istnieje. Także armia lądowa, oni też starają się przekonać te wszystkie strefy wojskowe, rządowe, że w konflikcie na Pacyfiku armia lądowa jest potrzebna. No i lotnictwo i armia będzie wysysała pieniądze z tego, co marynarka przycina, no i później to nie wróci. Po drugie, to też nie jest pewne, kiedy to wszystko może się zrealizować, no bo ta inwestycja, no to będzie dopiero za parę lat, a jeżeli nie ma dobrego planu, żeby to zrobić, no to w pewnym momencie ilość tych okrętów spadnie, a później nigdy nie zostanie podniesiona, bo oni sugerują na przykład zredukować 60 okrętów z 90 do 60, szczególnie te niszczyciele i krążowniki, no i wtedy już nie będzie tego. W międzyczasie marynarka chce zbudować 15 fregat do 2026 roku, no ale to są ambitne plany, które również nie wyjdą. Planuje budować okręty bezobsługowe, no ale to też jest duży problem. Sporo tej okrętów marynarki to będzie w pobliżu tego pierwszego wysp chińskich, no bo w Chinach na tych, tam jest łańcuch wysp, no to oni mają, Chińczycy mają potężną linię obrony, żeby po prostu nie pozwolić wejście w amerykańskich okrętów. Stocznia jest w Ameryce. Są dwie stocznie takie wojskowe, które będą budować dla wojska w Ameryce. Jedna to się nazywa Fincantieri Marinette Marine. No ona jest powiązana z rządem i z biznesem włoskim, no ale to jest stocznia w Ameryce. No to ma budować frygaty Constellation. No to zajmie mniej więcej jeden na rok, jedna fregata na rok, no to jest dosyć dużo. No i to będzie połowa, znaczy oni będą budowali takie okręty wojenne, która jest połową fregat na dzień dzisiejszy. Następny taki shipyard, czyli stocznia Austal, no to jest, jeżeli oni dostaną kontrakty na fregaty, no i tak, to też mogą tylko budować nie za dużo, także mogą zbudować w ciągu 10 fregat do roku 2026, a nie 15, tak. Także to jest, plany są za pasem, a pieniędzy nie ma i budowniczych również nie ma. Wszystkie te okręty bezobsługowe, to marynarka dostała fundusze tylko na dwa z planowanych 10, także tam nic się nie dzieje. Mieli robić latający tankowiec, który miał też być bezobsługowy, też tam się nic nie dzieje, nic się nie udało, także patrząc na te fiasko, czy brak jakiegoś postępu, no to nic nie wskazuje, że marynarce uda się coś uzyskać innego. Od 2024 do 2026 chcą redukować, no a dopiero zacząć inwestować rok czy parę lat później, no, czyli od 27-28, no to już będzie następne wybory. Myślę, że chińska armia ludowa
bardzo się przypatruje, no i coś zrobią. Ja myślę, że oni zrobią, mogą zrobić nawet najazd na Tajwan przed wyborami amerykańskimi. No dlaczego przed wyborami 2024? No dlatego, że wtedy, jeżeli by napadli, no to większość polityków, którzy by mówili, że Ameryka nie będzie się wtrącała do tego konfliktu na Tajwanie, no to będą wybierani, czyli cała ta konserwatywna prawica, która będzie mówiła w 2024 roku, że trzeba zwalczyć z Chińczykami, no to znowu będzie jak w czasie II wojny światowej przed Pearl Harbor, będzie totalna izolacja, będzie totalne nawoływanie do tego, żeby Ameryka była poza tym. No i wybory 2024 roku wygrają komuniści amerykańscy, no bo nikt nie będzie chciał konfliktu z Chińczykami. No i wtedy już Chińczycy kompletnie opanują świat. No i wygrają też wybory, tak, także, że komuniści amerykańscy i komuniści chińscy wiedzą, co mają zrobić, żeby jedni i drudzy wygrali. Marynarka wojenna, no ona musi mieć cały ten system, nowoczesny system, ale wielkich tych okrętów. Marynarka w sumie nie musiałaby budować. Marynarka z tych pieniędzy, które potrzebuje, no to jest 6-8 miliardów dolarów, no ale to teraz budżet w zasadzie, no to 6-8 miliardów dolarów, no to nie są duże pieniądze przy tym trylionie Bidena, no ale Biden nie przekaże pieniędzy, nie. Żeby podciągnąć w ogóle tą marynarkę amerykańską, no to trzeba by było budżet zwiększać co najmniej o 1/3 przez następne parę lat. W marynarce jest około teraz 300 okrętów, także, że to będzie w latach 2020, teraz przez następne lata, to będzie wszystko redukowane. No jeszcze co pozostaje? No pozostają okręty podwodne, no bo okręty podwodne jeszcze mają jakąś szansę. Te wszystkie okręty na powierzchni, czy z obsługą, czy bez obsługi, no to Chińczycy jednak chyba mają, będą mieli przewagę i w sprzęcie, i w ludziach. Chińczycy jednak napadną na Tajwan, nie ma dwóch zdań. No, można tylko się spytać, czy przez 2024, czy będzie to 2027, tak czy inaczej, czy 3 lata, czy 6, no to będzie tragedia dla tej wyspy, dla Tajwańczyków. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. No i do następnego. Trudno powiedzieć monetyzowanego czy niemonetyzowanego filmiku, no bo nagrywam filmiki i puszczam je nie na tym podstawowym cenzurowanym kanale. Puszczam to na kanale równoległym. Mam nadzieję, że subskrybujecie, mam nadzieję, że polecacie, mam nadzieję, że pokazujecie, że jestem czynny. Za 3-4 dni wrócę na tą platformę, która mnie zablokował. Długoterminowo trzeba się zastanowić, co robić z tymi bandziorami. Zdrowie dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy was reprezentują. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co Biden robił. Afganistan totalnie upadł. Jego idioci doradcy mówili, że będą, że Talibanu
Taliban nie opanuje Afganistanu, bo będzie w zasadzie politycznie Ameryka będzie politycznie nieprzyjazna i że oni się nie odważą. No kretyn jak zwykle, biedni Afgańczycy. Zdrowie dla normalnych.